Dzień dobry, Łubasi. Tarot Spokojnej Ścieżki. Zapraszam Ciebie na przekaz wzmacniający, uświadamiający Tobie Twoją siłę wewnętrzną. Pomyśl, karta numer 1, 2 lub 3, co na ten moment, może na tą chwilę, którą tutaj trafiłeś, trafiłaś, chciałbyś usłyszeć albo czujesz, że może coś tutaj Ciebie przyciągnęło i chcesz usłyszeć. Tu jest Talia Believe in Your Own Magic, więc są to energie mocno wspierające. Tu jest coś, co Ciebie buduje. Nie jest to wyrocznia, a coś, co pozwala Tobie czuć, że jesteś wartościową i silną osobą. Zapraszam. Karta numer 1. Karta księżniczki. Musisz uwierzyć w siebie samą, w siebie samego i być rycerzem sam dla siebie samej. Sama sobie świetnie dajesz radę. Jesteś swoim rycerzem, który Cię uratuje z każdej sytuacji. Miej świadomość tego, pewności siebie, swojej siły. Bądź pewny, pewna, że jesteś w stanie sama siebie obronić i że wytrwasz. Nie musi Ciebie nikt bronić i ratować. Nie polegaj na tym, a na sobie. Masz własną tarczę, masz własny miecz. Ochrona też z góry. Uwierz w siebie, dasz sobie radę. Karta numer 2. Podróż. Ty już masz w sobie odpowiedź, ale ciągle czegoś szukasz. Tu mamy podróż i poszukiwanie odpowiedzi, informacji. Tu może być informacja, że no każdy, kto się czuje zagubiony, szuka, kręci się, nie może się skupić. A tymczasem ta karta mówi Tobie, uspokój się, zatrzymaj, nie rozpytuj na prawo i na lewo, a posłuchaj siebie samego, siebie samej. Odpowiedzi znajdują się w Tobie. Może nie chcesz się pogodzić z tym, co już wiesz i szukasz powodów, by myśleć inaczej. Rozpytywanie, szukanie, podróżowanie, grzebanie za informacjami powoduje tylko mętlik w głowie. Skup się na sobie samym, na sobie samej. Kieruj się wszystkim wedle swojego instynktu, intuicji. Jesteś pewnych rzeczy świadomy, świadoma i pogódź się z tym i przyjmij to. Jeśli chcesz się rozwijać duchowo, najpierw skup się na sobie, zapytaj sam siebie, samą siebie, co chcesz robić, w jakim kierunku to pójdzie. Nie szukaj póki co żadnego mentoringu, bo każdy będzie mówił coś innego. I karta numer 3. Musisz tutaj się ochronić. Stań w swojej obronie. Jesteś może w jakiejś sytuacji, gdzie ktoś lub otoczenie za Twoje słowa, za każde Twoje słowo, za obronę własnego zdania chcą wręcz spalić Cię na stosie. Nie podoba im się coś. Chcą koniecznie wyegzekwować, że nie pójdzie Ci i nie ujdzie Ci na sucho to, co się stało. Natomiast to Ty masz rację. Ta karta mówi, że to im nie powinno ujść na sucho ich złe zachowanie. Ktoś próbuje zepsuć też Tobie opinię. Bądź więc spokojny, bądź spokojna. Prawda i tak wyjdzie na jaw. Cisza, spokój i im mniej słów, tym lepiej. Natomiast to nie zawsze jest skuteczne, bo Twoja sytuacja wymaga weryfikacji. Jasno i głośno powiedzieć, co było niesprawiedliwe wobec Ciebie. Tu trzeba jasno naznaczyć granicę i zweryfikować jakąś taką błędną, fałszywą ocenę Twojej osoby, sytuacji. Obronić swoją reputację należy, swój honor, ale ze spokojem i mieć to światło w sobie ochronne. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego. Niech się darzy, niech się szczęści. Pa, pa.